To jest 153 tydzień eklezjologiczny. Cały czas kontynuujemy te tradycje, cały czas pogłębiamy tematy, które trzeba po prostu rozwijać, zadawać pytania, drążyć to wszystko. Ale przyglądając się tej rzeczywistości, zastanowiliśmy się, czy ludzie jeszcze w ogóle chcą słuchać o pandemii. Jesteśmy przesyceni wręcz informacjami na temat, co się dzieje, na temat właśnie tego, co się dzieje dookoła nas. I postanowiliśmy, że jednak podejmiemy ten temat właśnie po to, aby po raz pierwszy powstała pewna synteza, usystematyzowanie pewnej też nauki, wykładni Kościoła katolickiego na temat tego, jak wygląda Kościół w czasie zarazy, w czasie pandemii, ale też tego, jak katolicy powinni funkcjonować w czasie pandemii, też z jaką perspektywą powinni patrzeć w przyszłość i jak powinni przyjmować to, co dzieje się wokół nich. Proponuję rozwiązanie, które traktuje pandemię COVID-19 jako wielki znak czasu. To nam ułatwia zadanie, ponieważ jeśli coś jest znakiem czasu, jeszcze wielkim znakiem czasu, to my dzisiaj, z perspektywy dzisiaj, nie ogarniamy znaczenia tego znaku w całości. Bo on się dzieje na naszych oczach, a więcej, my jesteśmy też uczestnikami bieżącej historii, i to właśnie nas może spotkać, i choroba, i śmierć spotyka naszych bliskich. Wszystko dzieje się w naszym kraju też i wszędzie. Zatem my nie mamy jeszcze dystansu. Tak bym sobie może ułatwił zadanie, gdyby ktoś mnie spytał, czy pandemia jest karą Bożą. Tak wprost i radykalnie karą Bożą. Ja bym powiedział spokojnie, jeszcze nie możemy tego powiedzieć, dlatego że to jest jeszcze nieskończone, jeszcze nie mamy dystansu. Pewnie ci, którzy będą po nas żyć i ogarną już tę pandemię, pytanie czy ogarną czy nie, to jest właśnie pytanie, jak się potoczy historia i czy pandemia jest karą czy nie. Przyszłość wydaje mi się ułatwi udzielenie odpowiedzi na ten temat, ale ja uważam, że już dzisiaj musimy przyjąć, że to jest wielki znak czasu, który otwiera wszystkim współczesnym, nie tylko wierzącym, oczy na podstawowe fakty. Na przykład na to, że my musimy przyjąć do wiadomości, co oznacza ludzkie życie, że ono się kiedyś zaczyna i kiedyś w śmierci się kończy tu na ziemi. Ludzie wierzący przyjmują, że ma swoją kontynuację w spotkaniu z Bogiem, owszem, ale pewną surowość naszej kondycji musimy ujrzeć i to, że nie możemy przed nią uciekać w postaci ucieczek do rzeczywistości wirtualnej, medialnej, jakiejkolwiek innej, fantazyjnej, która jest grą czy graniem, próbą, pozorem. Po prostu nasze życie od początku do końca, do eschatologii, toczy się według innych reguł i pandemia jako znak czasu dla niektórych bardzo brutalnie, a dla niektórych przypomina rzeczy oczywiste.